Zanim obejrzysz ten materiał, proszę Cię, drogi widzu, o zasubskrybowanie kanału Kryminopedia oraz pozostawienie komentarza i polubienie tego filmu. Tomasz Suga uważany był przez media za najbardziej niebezpiecznego gangstera XXI wieku. Mówiono, że był cynglem w osławionym gangu żoliborskim. Brał udział w dwóch wojnach domowych w gangu żoliborskim i stanął na czele jednego z jej odłamów. Nałóg narkotykowy i brak ostrożności sprawił, że stał się łatwym celem, który konkurencja chciała wykorzystać. Tomasz Suga urodził się w 1968 roku w Warszawie. Razem z bratem wychowywał się w patologicznej rodzinie. Gdy miał 8 lat, jego rodzice rozwiedli się, a matka nie interesowała się swoimi dziećmi i opuściła dom rodzinny. Od 9 roku życia wychowywał się w domu dziecka na Woli, w tak zwanym kabarecie, i to tam zahartował swój charakter. Nauka szła mu dobrze. Ukończył szkołę podstawową i w 1973 roku rozpoczął naukę w technikum samochodowym, które skończył z tytułem. W wieku 18 lat opuścił dom dziecka i zamieszkał na warszawskim Żoliborzu. Rozpoczął pracę w zawodzie wyuczonym. W podobnym okresie poznał braci Artura i Piotra Mudyn i razem z nimi rozpoczął swoją kryminalną działalność. Razem z Budyniami, jak mówiono na braci Mudyn, rozpoczął serię napadów na tak zwanego kanara. Polegało to na podszywaniu się pod kontrolera biletów w autobusach lub tramwajach miejskich. Ci, którzy nie posiadali biletu, mieli wychodzić razem z rzekomym kontrolerem. Wówczas zostawali napadani, dotkliwie pobici i okradzeni z kosztowności. Następnie, w końcówce lat 80. ubiegłego wieku, młodociani przestępcy mieli dokonywać napadów na stołecznych listonoszy. Wykorzystując moment, gdy listonosz wchodził do klatki schodowej jednego z blokowisk, mieli wyłaniać się z ciemnego kąta i dotkliwie go pobić, następnie zabrać torbę z pieniędzmi. W 1993 roku Tomasz wraz z Arturem wpadli i zostali skazani na 3 lata więzienia za napaść na pracownika poczty. Po opuszczeniu muru więzienia w 1994 roku Tomasz został zwerbowany do gangu kontrolowanego przez Stefana Kolasińskiego, pseudonim Ksiądz. Gang ten nazywany był gangiem żoliborskim z racji kontrolowanego przez nich terenu warszawskiej dzielnicy Żoliborz. W tym samym czasie Tomasz posługiwał się pseudonimem Komandos. Według informacji ten pseudonim miał nawiązywać do jego wysportowanej sylwetki, a według innych informacji ten pseudonim miał mu nadać sam ksiądz. W trakcie wdrażania w przestępczą działalność miał poznać Artura H. pseudonim Czacha. Obaj panowie mieli się zaprzyjaźnić i razem dokonywać wielu przestępstw dla księdza. Często byli wysyłani do egzekwowania należności za handel na bazarze Wolumen, który w tamtym okresie kontrolował ksiądz. Komandos działał mocno w gangu żoliborskim, stając się wraz z Czachą najbardziej zaufanymi ludźmi księdza. Do gangu zwerbował braci Mudyn i razem z nimi dokonywał popularnych przestępstw kryminalnych. W 1996 roku Stefan Kolasiński trafił na kilka miesięcy do więzienia. Okazję do usamodzielnienia wykorzystać chcieli młodociani gangsterzy z Żoliborza. Mariusz B. pseudonim Mario, Wojciech B. pseudonim Brzoza i Piotr W. pseudonim Łańcuch. Stworzyli własną grupę nazywaną jako Młody Żoliborz. Gdy ksiądz opuścił areszt, udał się do swojego lokalu Technopub na ulicy Naukowskiej, który prowadził wraz ze wspólnikiem o pseudonimie Willy.
Na miejscu po chwili zjawiła się grupa gangsterów z Młodego Żoliborza na czele z Łańcuchem, Pepkiem i Mariem. Wywieźli dawnego bossa do lasu i dotkliwie pobili, dając znać, że nie chcą już z nim współpracować. Te wydarzenia rozpoczęły wojnę wewnętrzną w szeregach grupy żoliborskiej pomiędzy frakcją księdza a koalicją Maria, Brzozy i Łańcucha. Gdy wojna dopiero się rozpoczęła, młodociani gangsterzy rozpoczęli przejmowanie punktów, z których pobierano haracze. Komandos podczas ściągania haraczu z punktu w 1997 roku dowiedział się, że przed nim w tym miejscu byli inni gangsterzy, mówiący, że od dziś to im ma płacić właściciel. Informację przekazał Stefanowi, a ten zorganizował rozkminkę z młodszymi gangsterami pod pubem Ekstaza, gdzie przeważająca liczba gangsterów z Młodego Żoliborza rozgoniła grupę księdza. Rozpoczęła się krwawa potyczka i jako pierwszy miał zginąć Wojciech B. pseudonim Brzoza. Zlecenie trafiło do komandosa i Czachy. Dokonali oni morderstwa Brzozy 22 października 1997 roku pod blokiem, gdzie mieszkał na ulicy Braci Załuskich. Świadek miał zeznać, że widział dwójkę osób pracujących w okolicznym parku, które w momencie zobaczenia ofiary podbiegły do niego i rozpoczęły ostrzał. Sprawcy z miejsca zdarzenia uciekli polonezem, na miejscu zostawiając magazynek, który wypadł im podczas ucieczki. Po niespełna dobie policja odnalazła poloneza w lesie i zebrano odciski palców komandosa oraz Czachy. Odciski te pokrywały się z odciskami na magazynku, który komandos zostawił na miejscu. Następnego dnia aresztowano komandosa i Czachę, którzy ukrywali się w wynajętym mieszkaniu na ulicy Broni Woja, tuż za budynkiem Komendy Głównej Policji. Aresztowano ich i postawiono zarzuty. W więzieniu mieli spędzić 8 lat. 17 stycznia 2000 roku, gdy komandos siedział w więzieniu, obiegła go informacja, iż jego szef, Stefan Kolasiński, zwany księdzem, zginął od postrzału w pubie Techno. Pomimo reanimacji w szpitalu bielańskim nie udało się go uratować. Niespodziewanie, po odsiedzeniu 3,5 roku więzienia, prokurator pozwolił opuścić więzienie komandosowi Czachy 25 marca 2001 roku oraz pozwolił odpowiadać im z wolnej stopy w procesie o morderstwo Brzozy. Komandos wykorzystał to i próbował odbudować swoją pozycję w półświatku przestępczym. Rozpoczął organizację własnej struktury, współpracując z dawnymi kompanami z Młodego Żoliborza. Wówczas ważnymi figurami tego gangu był Artur Mudyn, pseudonim Budyń, Szymon K., pseudonim Szymon Złomianek i Piotr W., pseudonim Łańcuch. W ściśle bliskim gronie komandosa, jednocześnie uważanymi za jego bliskich ludzi, byli gangsterzy Czacha, Orzech, Uszaty oraz Śmigacz. Do końca 2001 roku komandos stał się ważną personą w Warszawie. Kontrolował znaczną część Żoliborza, jednocześnie zgodnie współpracował z resztą Młodego Żoliborza. W tym samym czasie podjął się współpracy z Jackiem Klepackim, pseudonim Młody Klepak, oraz Andrzejem H., pseudonim Korek, liderem osławionego gangu Mokotowskiego. Pod koniec roku miał skonfliktować się z Szymonem K., pseudonim Szymon Złomianek, o kontrolę nad bazarem Volumen, jak i z grupą nowodworską, gdyż zlecił bądź samoczynnie przyczynił się do śmierci Ireneusza H., pseudonim Hetmaniak, dilera narkotyków, który zmarł w trakcie tortur. Inna wersja, którą przedstawił w sądzie Szymon K., mówi, że komandos miał być skonfliktowany z Arturem Mudynem, pseudonim Budyń, któremu miał być dłużny pieniądze z nielegalnych interesów, jednocześnie miał planować jego morderstwo z Rafałem S., pseudonim Szkatuła, co przybliżyć go miało do kontroli nad całym Żoliborzem. Wówczas nastąpił rozpad relacji w Młodym Żoliborzu, którego eskalacją miały być najbliższe wydarzenia. 31 maja 2002 roku w centrum handlowym Cliff na warszawskiej Woli w godzinach popołudniowych doszło do spotkania gangsterów z Młodego Żoliborza. Na spotkaniu zjawić się mieli Artur Mudyn, pseudonim Budyń, Krzysztof B., Artur N., pseudonim Jogi oraz Tomasz Sługa, pseudonim Komandos.
Do spotkania miał dołączyć Szymon K., pseudonim Szymon Złomianek, który według informacji miał wskazać killerowi ofiary, a według samego Szymona K. miał znaleźć się na miejscu, omówić interesy związane z bazarem Volumen i dobić targu w sprawie handlu sterydami. Gdy od grupki mężczyzn odszedł Szymon K., podszedł do nich niski mężczyzna, którego oczy zakrywała czapka typu bejsbolówka. Miał on wyciągnąć pistolet z tłumikiem i rozpocząć ostrzał. Zaskoczeni mężczyźni próbowali uciec. Kule dosięgły Budynia oraz Krzysztofa B., którzy zginęli na miejscu. Artur N. natomiast został postrzelony, lecz po szybkiej interwencji służb medycznych udało się go uratować. Natomiast komandos uciekł do podziemnego garażu, skąd oddalił się z miejsca zdarzenia. To właśnie tą czarną Hondą przyjechali do domu handlowego Cliff młodzi ludzie, do których strzelał w godzinach największego ruchu w sklepie nieznany mężczyzna. Do czterech mężczyzn siedzących przy stoliku podszedł sprawca, oddał bez ostrzeżenia kilka strzałów. Jeden z mężczyzn zmarł na miejscu, trzech pozostałych zaczęło uciekać. Jeden z uciekających mężczyzn, który wcześniej został ranny, po przebiegnięciu 50 metrów upadł. Rana okazała się na tyle groźna, że zmarł przed przyjazdem pogotowia. Drugiemu, też rannemu, pomogli ochroniarze z domu handlowego. Donieśli do karetki, która pojechała z nim do szpitala. Czwarty z mężczyzn uciekł. On i jego ranny kolega znają pewnie odpowiedź na pytanie, kto i dlaczego strzelał. Wątpliwe jednak, że będą chcieli mówić. Wszystko wskazuje na to, że był to jeden sprawca i, no tak jak mówię, w tej chwili jeszcze za wcześnie na cokolwiek więcej. Istnieją dwie wersje tego zdarzenia. Pierwsza, przyjęta przez sąd, mówi, iż Rafał S., pseudonim Szkatuła, Szymon K., pseudonim Szymon Złomianek oraz Dariusz S., pseudonim Darek Brudnowski, mieli wynająć gangstera Piotra K., pseudonim Kima, a gdy ten odmówił, mieli wynająć czeczyńskiego żołnierza Szarani Achmatowa, pseudonim Szach lub Pułkownik, który w Polsce znany był jako płatny morderca, do likwidacji konkurencji. Taką wersję wydarzeń przyjęto na podstawie zeznań Piotra K., pseudonim Kima, który korzystając z artykułu 60 rozpoczął współpracę z organami ścigania i zeznawał przeciwko Rafałowi S., pseudonim Szkatuła, liderowi gangu śródmiejskiego. Drugą wersję przedstawił sam Szymon K., pseudonim Szymon Złomianek, mówiąc, że za całą intrygą miał stać sam komandos, który pod pozorem rozmów o interesach miał zwabić na miejsce Budynia, którego ponoć Szkatuła miał się obawiać, a komandos w momencie jego eliminacji miał zyskać poparcie gangu śródmiejskiego i jednocześnie uzyskać kontrolę nad całym Żoliborzem. Po ucieczce komandos zaczął się ukrywać. Według informacji unikał spotkań w środku dnia. Spotykał się ze swoimi ludźmi wieczorami, na stacjach, przeważnie nie opuszczając pojazdu podczas rozmów. Ewidentnie obawiał się o swoje życie po sytuacji w Cliffie. Pogłębiał się jednocześnie jego nauk związany z narkotykami, a kiedy już je zażywał, czuł się luźniejszy i popełniał błędy. To go zgubiło. 13 sierpnia 2002 roku późnym wieczorem opuścił miejsce swojej kryjówki i udał się na stację na ulicy Radzy Mińskiej w celu drobnych zakupów. Na miejscu rozpoczął tankowanie swojego pojazdu, by po chwili rozpocząć odkurzanie wnętrza swojego BMW serii 7. O godzinie 22.50 na nagraniu widać, jak do komandosa podchodzi mężczyzna, bardzo podobny do mordercy z Cliffu, również z naciągniętą czapką zasłaniającą oczy, i oddał do niego kilka strzałów. Po chwili ten mężczyzna miał wejść do stacji i stwierdzić, że przy samochodzie leży martwa osoba, i momentalnie wyjść. Wiadomo za to, że dotąd nie zatrzymano nikogo podejrzanego o zabójstwa w Cliffie i wczorajsze na stacji benzynowej. Co do daty nie umiem panu w tej chwili odpowiedzieć. Może to być za 2 tygodnie, może być za 2 miesiące, a równie dobrze za 5 lat. Śledztwa w sprawach porachunków pomiędzy gangsterami są trudne, gdyż przestępcy najczęściej odmawiają składania zeznań. Policja podejrzewa, że grupa Tomasza S. próbowała ostatnio przejąć kontrolę nad niewielkim bazarem przy ulicy Volumen w Warszawie, na którym handluje się używanym i nowym, ale często kradzionym sprzętem radiowo-telewizyjnym. Komandos i jego zabici w Cliffie koledzy to prawdopodobnie ofiary wojny o to targowisko. Dariusz Łapiński, Fakty, Warszawa. Pomimo przyjazdu personelu medycznego stwierdzono zgon na miejscu. Policja skorzystała z psów tropiących, które podjęły trop, lecz w okolicach pobliskich torów urwały go.
stwierdzić można, że w tym miejscu na killera czekała już druga osoba w pojeździe. Tak kończy się historia gangstera, którego nazywano zwykle brutalnym i bezwzględnym, którego Piotr Młodyń, pseudonim Budyń, wspomina jako wesołego, przyjaznego i rozrywkowego człowieka, który nie cofał się przed niczym.